kolejna droga w trasie Słowacja. Co chciałem wam powiedzieć? Czy widzicie tutaj billboardy? Jakieś reklamy? Reklamy? Żadnych reklam, ponieważ tu jest zakaz. Dlaczego mają góry być zastawione przez jakieś bohomazy? Niestety, co kraj, to obyczaj. Tu tego nie ma. Jest zezwolenie w mieście. W mieście. A poza miastem, niestety, ich nie widać. Ładnie to wygląda? Ładnie. Można? Można. Nie wiem, czy zauważyliście. Nie wiem, czy zauważyliście, że na Słowacji nie widać fotoradarów. Słowacja, proszę was, ma najmniej w Europie radaru. Widzicie tutaj radar? Rychlost 51 jadę. Radarów nie ma. Ale za to są policjanci. Policjanci się czają na bokach. W samochodach, suszarkami. Jak nie wierzycie, to wam pokażę. Za przekroczenie 20 km na Słowacji wołają, uwaga, od Polaków 100 euro. Mnie złapali na tej trasie. Jest to trasa 77. Ale niestety, mówię, pokaż mi, przekroczyłem 20 kilometrów. Nie w zabudowaniach, poza miastem. Było 70, jechałem 90. Siedzieli w krzakach. I co? Mówię, pokaż mi taryfikator. Więc mi pokazał taryfikator. Przekroczenie 20 km jest od 25 do 45 euro. A on już krzyczał na dzień dobry 100 euro.
i mówi, pokuta musi być. Ja wie, może być, ale nie 100 euro. Ile zapłaciłem? 20. Listek dał. 20 koro płaci. I po co mają być radarki? Jak oni się czają w krzaczkach poza miastem i kasują. A nie tak jak u nas w Polsce. Na każdym zakręcie, wszędzie gdzie się człowiek ruszy, radar, radar. Tu nie straszą radarami. Każdy jedzie, bo się boi. Nie wie, gdzie dzisiaj będą stali, a gdzie jutro. I co będę wam mówił? 20 euro nie ma. No, 20 euro po naszemu to jest 90 zł w zaokrągleniu. W Polsce zapłaciłbym chyba 200 zł. Jest zniżka 50%? Jest! Zobaczyli, że kamera jest w samochodzie. Kazali wyłączyć sobie, żebym ich czasami nie sfotografował. Ale co zrobić? Nie ma chyba u nas takiego, żeby nie przekroczył szybkość o 20. A oni wiedzą, co robią. Bo tu polują na kierowców, zwłaszcza z Polski, a zobaczyli blachy polskie, no to może się uda 100 euro, a 20 euro to jest chyba różnica. Jadę sobie wolniutko na Żylinę. A wczoraj też miałem pecha. Skręciłem na zakaz skrętu w lewo.